Cześć, siemanko, z tej strony Macieku i witam was w kolejnym odcinku z serii Polska Wieś. Na wstępie chciałem was zachęcić do zostawienia subskrypcji na moim kanale. Naprawdę bym był bardzo wdzięczny, jakbyście zostawili tego subika, a te subiki i lajki naprawdę bardzo motywują do dalszej pracy. Jak widzicie, przede mną stoi 30, ale przed tym, co będę mówił, to chciałbym powiedzieć na samym wstępie, że możecie wstawić hashtag ciągnik, a ja wam przypnę serduszko w komentarzu, no bo dzisiaj pojawia się nowy ciągnik, ale zaraz go zobaczycie, bo ja zaraz już właśnie muszę lecieć, bo laweta już przyjechała, ale taki wstępik, chciałam powiedzieć, co dziś może będziemy robić najprawdopodobniej. No ale jak widzicie, to jeszcze czerwiec trzeci jest, więc to pora sprzedaży łubinu, więc dzisiaj też sobie powolutku to ogarniemy. Oraz jak widzicie, 30 przede mną ze zgrabiarką stoi, więc sianokosami też się zajmiemy. Ale również zajmiemy się dziś opryskami, no ale to będzie w dalszej części odcineczka. Ogólnie, jak widzicie, tutaj bizon też przygotowany, prawie pod żniwa już, powoli go przygotowywuję, no bo jakby jęczmienia nie mam już, więc na spokojnie mogę sobie teraz go przygotować. No i chciałam powiedzieć, jak stoimy tak przy bizonie, może, no że niestety, bo laweta już jest zaraz za bizonem, więc chciałem powiedzieć, że niestety ciągnik, na którego chciałem kupić, niestety się sprzedał. Nie mogę znaleźć w internecie takiego ciągnika, który by miał bardzo jakby taki spoko stan, jakby taki jak miał tamten, czyli ciągnik MTZ od tego handlarza. No ale ja bez przedłużania pójdę sobie na lawetę, żeby tutaj nie przedłużać. Jak widzicie, ładny ciągniczek, jest to prawie mój, bo jeszcze trzeba podpisać tu dokumenty oczywiście i zapłacić. No ale ja sobie zjadę z nim z lawety, tylko odepnę sobie tu pasy. Sobie wsiądziemy do niego. Tutaj cyk, o. Możemy sobie wsiąść. O, cyk, ładnie na ręczną zostawione. Dobra, sobie ręczny spuścimy i sobie zjedziemy z lawetki. Od razu tak z grubej rury, tak powiem, jeśli chodzi o te kupno ciągnika, bo na samym początku to zjazd z lawety, no ale już dopiero uruchomienie kamery. Jak widzicie, właśnie bizon tu się przygotowuje do żniw. No ale my pięknie sobie zjechaliśmy. Ja sobie o tutaj odstawię z torka naszego, bo jest właśnie to jest Zetor, nowy ciągnik, mój na gospodarstwie. O, cyk, wyhamujemy sobie, zgasimy na razie. Zetor 8045. Z przednim napędem też udało mi się znaleźć. Zaraz wam po prostu powiem, ile za niego zapłacę, ale pierwsze ja idę tutaj oczywiście, bo laweciarz nie chciałby, żeby go nagrywano. I siedzi sobie tam w ciężarówce, ja właśnie do niego idę, podpiszemy sobie dokumenty, zapłacę i będziemy się widzieć, więc zaraz się widzimy. No i co, kasa zapłacona, dokumenty podpisane, więc możemy się brać do dzisiejszej roboty, a jej dzisiaj mamy dosyć dużo, więc będę od razu się zabierał do 60 zaraz, ale chciałbym najpierw wam powiedzieć, ile zapłaciłem o to za pięknego tego Zetorka. Wyszło mi za niego 41 200, utargowałem. Jak widzicie, już dałem kasę, więc też te pieniądze znikły z mojego konta. Mamy 16 tysięcy na naszym koncie, ale dzisiaj się to zmieni, ponieważ ja wsiadam sobie teraz do 60, bo jak widzicie, na przyczepie już mam załadowany łubin, więc sobie od razu polecimy, tak jak zawsze, na PGR-ek sprzedać sobie ten łubin. Zobaczymy, ile będziemy mieli kasy, bo też, żeby sobie można było zakupić osprzęt do tego Zetorka, ale na razie chciałbym, żeby go nie brać od razu do roboty. Ja sprawdzę wszystko, czy on sprawny jest taki do roboty, jakby oleje tam powymieniam, wszystko to, co trzeba, tak żeby ładnie tutaj funkcjonował na moim gospodarstwie. Jak widzicie, przede mną, ojejciu, wjechałem na krawężnik trochę, przede mną jest łąka, którą sobie już przetrząsnąłem na jakby poza odcineczkiem. Po poprzednim odcineczku sobie to ogarnę, sianokosy trochę. No i tak samo jest jakby za gospodarstwem, jeśli chodzi o to, bo też sobie przygotowałem pod to, by dzisiaj sobie pozgrabiamy. Jeszcze nie wiem, na której łące, ale zapewne na tej mniejszej, bo dzisiaj też chciałbym zrobić te opryski.
ale widzę, że 60 trochę nie daje rady, bo przydałby się jej już remont trochę. No ale dobra, na razie jest jeszcze ok. Ogólnie możecie napisać, czy podoba wam się ciągniczek, mam nadzieję, że wam się spodobał. No, planowałem już ten ciągnik od dawna, jeśli chodzi o tak jakby w realu, już planowałem, że będę miał ten ciągnik już bardzo dawno. Nawet już na początku serii już wiedziałem, jaki będzie to kolejny ciągnik. No ale wam nie zdradzałem, bo chciałem, żeby to była taka niespodzianka. Dobra, sobie hamujemy powolutku i lecimy sobie na PGR, bo dzisiaj wyjątkowa cena załówień, nie było takiej zawsze, bo tam jest chyba 2,5 tysiąca, prawie 2,550 chyba, nie wiem jak to wygląda, zaraz wam pokażę, zresztą to się dowiecie. Soi mamy tutaj tego łubinu 5300, więc też fajna kaska z niego powinna tutaj być. Dobra, cyk. Oj, ja cię, jak mnie trochę zarzuciło, jak ja tak zrzuciłem z tego biegu. Dobra, sobie wjedziemy tutaj i zanim ja wysypię, to sobie sprawdzimy tę cenę. O, tutaj sobie wam pokażę. Cyk, soja 2517, to prawie 50 tam, no ale to nieważne. Sobie wjeżdżamy, a na którą ja mam dobra, na prawo mam, dobra, bo zauważyłem, że bolce mam na prawo, więc też jest spoko. Sprawdzę, czy nie ma chociaż tu jakichś sadzonych bolcy, bo mogły być sadzone z innej przyczepy, bo tak czasami też się zdarza. No ale dobra, na prawo sypiemy i sprzedajemy. Zobaczymy, ile tej kasy będzie, zobaczymy, czy będzie zaskoczenie, czy nie. Chociaż ładnie kasa płynie, zaraz zobaczymy dokładnie, ile z tego będzie. No ale 15 prawie tysięcy jest z tego, więc ja naprawdę jestem zadowolony, tylko się dziwię, dlaczego nie ma premii środowiskowej. No ale może być i tak, 30 tysięcy na moim koncie, więc też fajna kasa. Sobie będę mógł ją wydać na... O, dziękuję bardzo, lecimy sobie. Będę mógł ją sobie wydać oczywiście na osprzęt do tego zetorka. Sobie lecimy, bo dzisiaj planuję jeszcze ten oprysk zrobić i od razu sobie teraz to polecimy, a sianokosy ogarniemy na sam koniec, zgrabianie, bo chciałbym przejechać się z tym opryskiem, ponieważ mam pozmieniane tekstury. Zaraz zobaczycie, jak wygląda tekstura owsa, chociaż po niektórych polach już mogliście widzieć, jak to wygląda, chociaż teraz w takim ciemnym zielonym prawie każde zboże mam tutaj sobie wgrane. Jeśli chodzi o tekstury, ogólnie sobie pozmieniałem tekstury zbóż leciutko i myślę, że to o wiele ładnie wygląda. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda za gospodarstwem. No ładnie moim zdaniem wygląda to, więc ja naprawdę jestem zadowolony z tego. Odcineczek może się pojawić trochę później niestety ten, no ale mi się wydaje, że warto było czekać i tak czy siak na taki odcineczek. Jak widzicie, 60 już prawie zaraz do setki motogodzin będzie, jeszcze troszkę i będzie ta setka. Na razie jest 88, no ale zaraz tak naprawdę to będzie, bo teraz na żniwach się wyjeździmy też trochę nią, później prace pożniwne to zwłaszcza i właśnie to szybko zleci tak naprawdę. Jak widzicie, opryskiwacz przygotowany, on jest już zalany. O, jak widzicie, jak to wygląda za gospodarstwem, zaraz wam wyjdę, pokażę, jaki to klimacik. Sobie zawrócimy i nie wiem, czy zostaje tu przyczepę, chociaż... Dobra, zostawiłem sobie tam, gdzie zawsze, koło obory. O, tutaj. O, cyk. O, tu sobie zostawimy koło tej przyczepki drugiej. Ale podejrzewam, że zetorek już będzie w żniwa... w odwozie i sobie szczepimy na przykład takie dwie przyczepki i wtedy będzie to naprawdę ładnie wyglądać. Jedynie przydałoby się, że fajne byłyby tym samym kolorze dwie, ale to już się zobaczy. Jest ciekawe, głośność jest ok, głośność jest, tylko tak mi się zdawało. Dobra, cyk, sobie wbijemy trójeczkę leciutko tak, żeby szybko podjechać. I sobie podlecimy szybko pod opryskiwacz, bo tak jak mówiłem, jest napełniony, tylko wystarczy jechać na pole po prostu. Dobra, sobie podnosimy, ja sobie wyjeżdżam z gospodarstwa, lecimy sobie na dzierżawę, bo tam są chwasty.
Myślałem nad opryskiem na ziemniaki, jakby na chwasty. Ja cię muszę wycofać, dobra. Ale już postanowiłem sobie, że pojedziemy na ten owiec, bo na owsie tekstury zmienione są, a koło ziemniaków jest też łubin, a tam tekstury też do końca nie są jakieś super. Ale właśnie postanowiłem, że pojedziemy na ten owiec, bo to będzie zarąbiście wyglądać. Jak widzicie, łąka czeka, ale zapewne dzisiaj sobie zrobimy tą mniejszą łąkę, zaczniemy, bo nawet jak zaczniemy to dużo, to nie dokończymy. Dzisiaj prasowania, jeśli chodzi o sianokosy, to nie będzie, niestety, no ale też nie starczyłoby mi tyle czasu, chociaż jak może starczy, no ale nie wiem, na razie mamy prawie 10 minut odcinka, a nie, już 10 minut, przepraszam, bo ja mówię prawie 10, ale to dopiero mówię o tym cięciu, po cięciu już prawie 10, a plus tamto to też trochę tutaj już minut jest. Więc około tych 10 już na pewno jest i zanim jakby zrobimy ten oprysk, to na pewno też tego czasu trochę minie. Dobra, sobie wjeżdżamy, jak widzicie, ładne tekstury owsa mam już tutaj wgrane. Zarąbiście to naprawdę wygląda. Sobie wjadę zobaczyć, czy ugniatanie jest. Poczekajcie, leciuteńko wjadę kołem, żeby też tak... Jest ugniatanie, czy nie ma? Jest, bo widzę, że przednie nie ugniatają, ale tylne już tak. Dobra, sobie wyłączymy to ugniatanie i polecimy od razu sobie ten oprysk zrobić. Wyłączę sobie i nie pamiętam, ja dawno nie pryskałem tutaj na pola, ale coś, jakaś taka odległość powinna tutaj być. O, tu sobie rozkładamy opryskiwacz, oczywiście. Będę musiał chyba trochę sobie go podnieść, bo... Jak się da oczywiście, ale powinno się dać jeszcze trochę podnieść go. No ale zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie. No trochę za daleko podjechałem, no ale to nic nie szkodzi. Sobie podniesiemy, jak się da. Do góry oczywiście, bo dosyć... Ojejciu, to tak na styk. No dobra, może najlepiej jakoś to nie będzie wyglądać, no ale za późno po prostu przyjechałem trochę na ten oprysk. No ale już na to nic nie poradzę. No ale też mógłby, można i wyższy opryskiwacz mieć, ale ojejciu, opuściłem jeszcze teraz. Dobra, tak, musimy wjechać od miedzy, tak żeby ładnie było też popryskane, bo też dosyć chwastów sporo jest z tej strony, ale naprawdę mogłem trochę wcześniej to zrobić, jeśli chodzi o ten owiec. No ale dobra, może być i tak. Sobie polecimy. No, ale mogłem zrobić sobie jakoś to, żeby wykombinować to jakoś inaczej, bo dosyć fajnie to też, no, wygląda ładnie, ale mógł trochę ten owiec być niższy. Ojejciu, teraz, żeby nie przywalić lęcami w drzewa. Czy ja teraz przywalę, czy nie? Nie, dobra, jest okej. Więc możemy sobie lecieć, parę przyjazdów zrobimy i polecimy sobie na gospo, bo tam robota nas również czeka. Dosyć fajne pieniążki na moim koncie, więc ja jestem zadowolony. Tak jak mówiłem, planuję sobie wydać to na osprzęt do zetorka. Patrzę tak z zewnętrznej kamery, ja mam lance te powyginane, kurde, w tym opryskiwaczu, więc też zmiana opryskiwacza fajna by była tutaj na moim gospodarstwie. Może ten wystarcza na mój areo, ale coś patrzę, że tu lance powyginane są. Dziwnie, no ale dobra. Zobaczymy, jak nadal się trzyma opryskiwacz, to jest dobrze. Na razie wymieniać, jak coś się stanie najwyżej, to wymienię, no ale jak będę miał pieniążki, to oczywiście wymienię, ale na razie, że chcę wydać te pieniądze na osprzęt do zetora, to nie chcę marnować pieniędzy na takie małe rzeczy. I teraz, dobra, sobie wjedziemy gdzieś tutaj na oko, bo oczywiście ścieżek nie mam, więc tak na oko muszę jeździć. No ale myślę, że takie też będzie spoko. Nie no, będzie idealnie, tak powiem, ten przejazd. No i trzeci przejazd nas czeka, czyli musimy niestety wrócić z powrotem, jakby będziemy musieli pomiędzy pojechać, bo byśmy musieli na 2 albo na 4 to ogarnąć, bo to było najlepiej, żebyśmy z powrotem wrócili tam na ulicę. No ale już trudno może być i tak. Ja sobie teraz prosto chyba pojadę, a chociaż nie, bo jak przedawkuję ten oprysk, to będzie średnio tutaj. Jeszcze mi
coś tu ze zbożem się stanie. No ale tego owsa naprawdę w tym sezonie będzie dosyć sporo, więc żniwa też będą fajne. Ale w sierpniu też czekają nas nie tylko żniwa owsa, a też pszenicy, bo ta pszenica naprawdę jest fajne pole tej pszenicy, ale trochę później oczywiście jest zasiana. W sumie nie wiem, czy wam pokazałem te tekstury pszenicy z bliska, bo tak się zagadałem wtedy z wami. O, wiecie co? Ja sobie przyjadę teraz tak. Od razu ten mały cypelek zrobię i polecimy sobie dalej w przejazdy. Bo tu też chwastów dużo nie ma, ale chociaż trochę, żeby to opryskać, żeby nie było tego jakoś bardzo dużo. Ojejciu, bym prawie lancą drzewo tu przywalił, no ale sobie cofniemy trochę. No ale powoli, powoli, jak będę miał jeszcze takie jedno pole, tak naprawdę około. Chodzi o to, o tyle areału, nie chodzi mi, że takie samo drugie pole. To już opryskiwacz można by było wymieniać, by był powód dlaczego, a nie tak sobie wymieniać teraz tak o dla wyglądu, bo to też trochę nie ma sensu, jak ten funkcjonuje normalnie, to po co wymieniać na kolejny. No ale jak widzicie, na styk trochę ten oprysk idzie, tak czasami uderza o ten owies, no ale dosyć wysoki jest ten owies, więc niestety też musimy tak, ale ogólnie nawóz był dawany już pod ten owies, bo ja sobie wcześniej dałem pod, jakby na, po ostatnim odcinku wiosennym. Ten odcinek tak naprawdę można nazwać już letni taki, no bo czerwiec trzeci to zaraz lipiec i już jest tak ciepło. A że jęczmienia nie mam, to na razie żniwa jeszcze nie rozpoczęte w moim gospodarstwie, ale już w lipcu za to będą żniwa pszenicy, ale może kiedyś w przyszłości powrócę do tego jęczmienia, zobaczymy. Tak samo jak jest podobnie jest sytuacja ze świniami, na razie nie planuję tutaj, ale może w przyszłości jeszcze się pobawimy w te świnki, no ale zobaczymy to później, jakby no za jakiś czas. Dobra, sobie o tak chcę ogarnąć, hamuluj, dobra, jest. Udało nam się wyhamować, no bo teraz by lanca była naprawdę pogięta, no i by był powód do wymieniania opryskiwacza, do wymiany opryskiwacza. No i teraz tak naprawdę ja nie składam tego opryskiwacza, tylko sobie lecimy od razu trochę większym biegiem pod tamten zagajnik taki, żeby sobie go dokończyć, bo też tutaj tych chwastów trochę jest, a nie chciałbym, żeby plonowało to jakoś najgorzej, jeśli chodzi o ten owies. Dobra, cyk. Lecimy sobie. Ten zagajniczek mały też sobie również ogarniemy. No ale 15 minut, jeśli chodzi o pocięciu jest teraz, a jak wygląda to nie pamiętam, ile miałem minut wcześniej, więc też dosyć trochę minut tych trwa ten odcinek. Więc mam nadzieję, że to mi wystarczy. Ojejciu, nie to zrobiłem zamiast opuścić, zamiast wyłączyć to sobie opuściłem ten opryskiwacz. Tu ruchliwa droga tu nie jest, więc ja sobie wjadę na ulicę, bo to droga do biogazowni, a na razie tutaj ta biogazownia nie funkcjonuje do końca, bo jak zaczną się kiszonki, to dopiero tutaj będzie funkcjonować. Oczywiście ta biogazownia. Dobra, cyk. Składamy sobie opryskiwacz. No i możemy sobie lecieć na gospodarstwo. No połowę oprysku zeszło, ale jak widzicie, pociąg sobie leci ładnie. Chciałam powiedzieć, że właśnie połowę oprysku zeszło. Zawsze tego oprysku dużo nie schodziło, ale teraz zrobiłem cały opryskiwacz, bo czeka mnie jeszcze oprysk na łubin i na ziemniaki. I nie, chyba już tyle. No nie wiem, zobaczymy jeszcze, jak to wygląda z innymi polami, no ale przynajmniej mi tak się zdaje, że tylko tyle, więc najwyżej trochę zostanie w opryskiwaczu, no ale to będzie po prostu na inny raz. Sobie wsiądziemy zaraz od razu do 30 i polecimy też pozgrabiać trochę, bo też fajna sprawa dzisiaj. Miałem pomysł, żeby ten odcinek robić też na maju, ale sobie postanowiłem, że takie przygotowywania pod żniwa, od razu sprzedamy sobie łubin, bo tak to musiał oddzielny odcinek robić ze sprzedaży łubinu jeszcze, a wątpię, żebyście chcieli tylko tyle tych odcinków, jeśli chodzi z tego okresu wiosennego, więc postanowiłem zrobić te sianokosy po prostu na czerwcu. Trochę późno, no ale postanowiłem, że tak sobie to zrobimy, bo to jeszcze takie te
jakby sianokosy takie jakby wiosenne, a tak trochę opóźnione, bo to już można nazwać takie sianokosy letnie. No ale dobra, może być i tak. Dobra, ja sobie zgaszę 60, polecimy sobie do 30, bo 30 już sobie tu jest postawiona, przygotowana. Oczywiście, dobra, odpalamy sobie, podnosimy sprzęcior i lecimy oczywiście na łąkę. Pewnie polecimy sobie na tą mniejszą, bo trochę czasu jakby jest na tym odcinku, tych minutek trochę jest, więc też przydałoby się pogarniać. Teraz wam pokażę, w sumie wyjdę, te tekstury. O tu, jak ładnie to wygląda, zobaczcie, jaki ładny, fajny klimacik, o teraz jest. Naprawdę fajnie, tylko... A, tak mi się zdawało, tu na zbrzegu jest po prostu azot zły trochę, no ale trudno. Chciałam wam pokazać jeszcze, że właśnie siano powoli mi się kończy, zostało mi dosłownie te 7 bel. A tutaj słoma również się kończy, bo zostały mi te ostatnie 2 bele, plus prawie jest wszystko w... O Boże! Jak widzicie, cielaki też sobie zakupiłem. No i gnojowicy mamy trochę dużo, no dużo mogę powiedzieć, bo naprawdę 40 prawie tysięcy litrów, to jest dosyć sporo, ale planuję też zakup beczki, więc sobie na spokojnie, znaczy na spokojnie może nie, o widzę, że na łyżkę nabieram, na łyżkę, no na te widły, sobie zrobimy tak na wsteczne, że nie wysypać tego w jedną kubkę, chociaż mi się to nie udało do końca, bo właśnie się wysypało, no ale dobra. Ale widzę, że... Dobra, wiecie co? Ja sobie pojadę... O, czekajcie, bo ja sam już się gubię, gdzie ja mam z tej strony. Dobra, o tak, mogę sobie zacząć w tą stronę. Sobie polecimy na tej czwóreczce, rozkładamy sobie zgrabiarkę. Oj, czy nie to? O to będzie, teraz o to. Tak, sobie załączamy i lecimy. Ogólnie, jeśli chodzi o zgrabiarkę, to też przydałoby się powoli ją wymieniać, ponieważ naprawdę tutaj... Jeśli chodzi o łąki, to coraz będzie się zwiększać ten areał, ponieważ właśnie powoli też będę planował budowę obory, więc też właśnie tutaj będzie potrzebne tego siana, więc naprawdę chciałbym później zainwestować trochę w te łąki, no ale zobaczymy, jeśli chodzi o to, jakie będę miał pieniądze, najwyżej będę brał jako dzierżawy jakieś łąki, bo też pewnie nie będzie mnie stać, żeby wykupić jakieś sobie łąki naprawdę, jakby za pieniądze już normalnie wykupić, całkowicie kupić te łąki, a nie wdzierżawić, ale zapewne wyciągnę sobie jakieś wdzierżawę też, bo planuję tą oborę i to trochę tych więcej krów będzie już, więc te siano będzie potrzebne nam. Dobra, cyk. Sobie opuszczamy, ale zgrabiarka ogólnie by też się przydała nowa teraz. Nawet na ten areał już powoli się robi ciut za mała, ale naprawdę powoli będę planował to. Jak będzie już nowa obora, to będę planował ten zakup. Nadal to będzie jakiś sprzęcik do 30 albo 60, ale trochę większy niż ten. Ten trochę ma takie plusy, bo można nim do tyłu jeździć, no ale najwyżej... znaczy no, są plusy i minusy. Tu jest plus, że można do tyłu jeździć, ale oczywiście szerokość robocza jest trochę mniejsza w porównaniu do takich, co się nie da jeździć do tyłu. Ale właśnie ta szerokość robocza jest większa. Ogólnie bizona przygotowuje pod te żniwa. Header tutaj stoi, jeszcze nie ruszałem go. Ale też ogólnie wyczyścić chciałbym tam wszystko, ale przyczepy też właśnie przed tą szarą, jak wywoziłem przed odcineczkiem, przed załadunkiem tego łubi, no tak bardziej, to sobie wyczyściłem też tą przyczepę, więc ta już jest przygotowana, tylko drugą muszę, bo druga najprawdopodobniej w tych żniwach również będzie tutaj używana, ale to oczywiście się jeszcze wszystko okaże. Ogólnie poprzecznik zrobiłem na, tutaj na trochę więcej przejazdów, ale ogólnie będę robił, chociaż w sumie to jest taki mniejszy trochę pokus, bo nawozu chyba tu w ogóle nie dawałem, no ale teraz mnie trzeba dać, więc chyba dobra, sobie lecimy, to prasa, albo w sumie wiecie co, dobra, nie, wolę nie, zrobię więcej przejazdów, bo ta prasa też niby to jest okrągła moja prasa, ale też nie jest taka szeroka, żeby takie pokusy zabrać.
chociaż taki no by zabrała, ale tak bym powiedział na styk trochę czasami, momentami niektórymi. No ale sobie polecimy tak dla bezpieczeństwa, więc sobie opuszczamy i lecimy w kolejny przejazd oczywiście. Ładnie też dosyć tutaj plon jest fajny, no bo jak na to, że nie dawałem nawozu ostatnio, jeśli chodzi o gnojowice, to naprawdę ładnie tutaj ten pokos. Jestem zadowolony, chociaż zobaczymy, ile tu belek wyjdzie tak naprawdę, no bo ja tak mówię, ile tutaj leży tego siana, a tak naprawdę zobaczymy, jak to będzie z tymi belkami. Na pewno wam powiem coś na temat tego w przyszłym odcinku, bo oczywiście na tym odcinku już sobie tego nie ogarniemy niestety, no bo jeszcze chciałbym właśnie sobie pozgrabiać drugą łąkę i dopiero ruszać sprasowanie, że od razu na grubo się nie przeczepiać co chwilę, znaczy chociaż do 30 prasa by nie była, ale co chwilę przesiadać się bardziej, o tak, nie przeczepiać, to też trzeba czasu trochę tego zmarnować na te przesiadanie się i tego właśnie czasu upłynie i będzie dosyć słabo. Sobie pewnie wlecimy raz dookoła, bo i tak te zgrabianie było tyle razy na odcinkach, że też trochę może być dla was nudne. Sobie oblecimy jeden dookoła, po prostu wjadę sobie w kolejny przejazd i zakończymy odcineczek, bo też minutek trochę, no trochę już, prawie 30 tutaj jest tych minut, więc przydałoby się oczywiście tutaj zrobić tak, żeby nie był jakiś długi ten odcineczek. Dobra, cyk, opuszczamy sobie. Sobie pojeździmy wewnątrz jakby trochę, bo też teraz jeździłem na zewnątrz. Sobie pojeździmy chwilę, ostatni przejazd na... chciałem powiedzieć na zewnątrz, oczywiście wewnątrz pojazdu mojego 30. 30 power, bo ostatnio też używana jest, prawie 50 motek godzin jest w tej 30, więc też dosyć ładnie tutaj funkcjonuje na moim gospodarstwie, jeśli chodzi o tą 30. Naprawdę dosyć fajny zakup też był to... jakby zakup 30 to była dobra decyzja, ponieważ naprawdę tutaj pomogła na tym gospodarstwie, nim przyszedł ten silniejszy ciąg, czyli w tym przypadku tutaj Zetorek. Widzę, że co, dobra, sobie wjedziemy w ten przejazd, bo inaczej nie zrobimy tego. No chyba, że bym tyłem jechał, ale już sobie polecimy o tutaj. Cyk. I sobie pewnie ja zgaszę tutaj 30, chociaż mogę zostawić ją nawet o tak, sobie wyłączymy jedynie tak, a na wolnych obrotach sobie ją zostawię, żeby też paliwo nie schodziło, bo na wałku nie chciałam zostawiać, a tak to sobie możemy na wolnych obrotach chwilę ją podtrzymać. Ja mogę was zaprosić na poprzedni odcineczek, naprawdę polecam wpaść. Pojechaliśmy tam do handlarza, oczywiście dosyć fajny odcinek, link na pewno znajdziecie w opisie, więc wpadnijcie tam, zobaczcie, jakie te ciągniki oglądałem. No niestety nie udało się zakupić MTZ-a, no ale już na to nic nie poradzę. Mam nadzieję, że dzisiejszy zakup wam się spodobał. Pamiętajcie o hashtag ciągnik, a ja wam przypnę serduszko. Pamiętajcie o subiku, lajku. No i co, w tym odcinku to by było na tyle. Trzymajcie się i na razie, cześć!